Mirosław Syniawa, Cebulowo, Księga Umartych. Tytuł wiersza: Terror w Errorlandzie. Już spokojnie do szynku nie wleziesz na piwo. A kiedy je wasz naród, jeśli wolno spytać? Ten napiero i tamten spoziero się krzywo, źle odpowiesz, to możesz z kisz tego nachytać. Śląsk się ciśnie na gęba. Sam żech się urodził. Cię przecie nie piźli miechem w łeb, mój Boże. Wiesz, że sam byś se godką taką fez zaszkodził. W to nie Polok, tym Niemcem teraz jen być może. Aboś ten, albo tamten, już się nie wymskniesz, już ci stoć nie pozwolą, choćbyś i chciał z boku. Żeś człowiekiem, to jak żyw, żadnemu nie styknie na gwałt, naród ci muszą przypisać boroku. Jeżeś jak ten, co keś płynął bez ciaśnina, kej bez tyje ze stron łobuch strasznie cichtowały. Pozór nie dożros na to, co przyniesie ślina ci na język, a z szynku nie wyleziesz cały. Żrą się cięgiem ze sobą, jak tigry, pantery, a ku temu się jeszcze wszystko pomotlało. Hering, Ertl, za Polską są dzisiaj z Müllerem, a Szczepański Wróbel Niemcy gębą całą. Durch Zeitungi czytają, w Zeitungach łobiecki, a wszystko to jest do nich choćby Boże Słowo. Ci polską biedą straszą, ci długiem niemieckim ktoś za dużo coś powie i haja gotowo. Od tej wojny coś ciężko gizdą się odbadać. Sam ktoś strzyla z zawinkla, tam ktoś bombę ciepie, jedni za spiskiem sznupią, insi wrzeszczą: zdrada! A mnie tam polityką to się już drek chepie. Autor Mirosław Syniawa. Tytuł tomiku: Cebulowo, Księga Umartych. Tytuł wiersza: Życie w kraglach. Szkoda, że żech se szłapnie połomała, jak żech szła do amtu. Jak mi mogła ta frechowna baba powiedzieć po chamsku: tu teraz Polska, więc pani łaskawa, od teraz będzie po polsku każda sprawa załatwiana w naszym urzędzie. U pani z polskim to jak widzę słabo, czas na naukę. Co jo po chińsku godą, głupio babo, skocz mi na pukel. Jeronie, cóż to się sam u nas dzieje? Kaj to widzieli, żeby takie coś starej babie powiedzieć, gdzieś szlak mnie trefi. Któż to w tych amtach siedzi? O chętole i życie w kraglach. Z tym on każdy myśli se, że może nam biednym nazdać. Że jak kaszanka na krupnioka pado, to już pon wielki. A jego gówno będzie można zaraz woniąć jak nelki. Mirosław Syniawa, Cebulowo, Księga Umartych. Zesyl Puper. Z tej złości długo się nie uspokoja, jeszcze mnie ciepie, bo mi w tym amcie powiedział: hier ist Deutschland, du musst Deutsch sprechen. Ja, szandy szprychać, werkuj na grubie, w amcie, przy wojsku. Można i w domach hned też nic nie pójdzie powiedzieć po polsku. Można hned gebet będziemy musieli rzekać, bo roki
bo by inaczej pan buczek niemiecki nos nie spokopił. Kaj chcesz, co bych ci podpisał papiury, ty pierdzi stołku, to mi to lepszy miast loć się żurem napisz po polsku. W mianie mom łoziem liter. Tyś tam zrobił aż 4 byki. Toż wszystko, co dostaniesz za to, to 3 krzyżyki. Autor Mirosław Syniawa z tomiku Cebulowo Księga Umartych. Wiersz Powiadają synki. Powiadają synki, te pierony jasne, że w ciasnej są dziołchy, kiere mają ciasne. A gdy dziąd by każdy rozklekotano, byle jeno dali mu śnią srogę wiano. Dziąd by ta, co mu jak dźwierzę do sieni, byle jeno mógł się bogato ożenić. Powiadają synki, te gizdy mam late, że dziołchy z plaszczoka wszystkie są plaskate. Choć się śmieją, niech by kery dostał pole, aby broły tako, co moja kwanzole. Weźnie se i frela z dwoma midne strami, kego jen ausztojer bogaty łomami. Powiadają synki, że dziołchy zbogdały wszystkie co do jednej szerokie bodały. Gdyć by brali i ta, co 100 razy dała, byle kąszczek gruntu porządny dostała. Brali by i tako, co każdemu dowo, byle szwigerfater grosza nie żałował.